kochani, do wszystkich. Najważniejszą zasadą, najważniejszym prawem w moim życiu, z którym mi się udało spotkać, to jest to, co powiedział Albert Einstein. Nie da się rozwiązać problemu przy użyciu myślenia, które ten problem stworzyło. To znaczy, że aby rozwiązać problem, to należy zmienić myślenie. Czyli jeżeli ja mam jakiś problem, to jeżeli będę po raz setny myślał nad tym problemem, to nie mam żadnej szansy, żeby go rozwiązać. Wiele razy mi się zdarza, że z kimś rozmawiam, on mówi: dzisiaj przemyślę ten problem jeszcze raz. Nie ma najmniejszej szansy, żeby znalazł rozwiązanie, gdyż on używa systemu, używa myślenia, które ten problem stworzyło. Już gdyby tak było, że on przy użyciu swojego myślenia ten problem rozwiąże, to już by go rozwiązał dawno. I dlatego niezwykle ważna rzecz. Albert Einstein powiedział: nie da się. To jest oczywiste, jak człowiek się nad tym zastanowi, nie da się. Jeżeli po raz setny będę myślał nad tym samym problemem w ten sam sposób, to nie mam możliwości znaleźć nowego rozwiązania. Dlatego mam zmienić swoje myślenie. I kochani, i to ten geniusz Alberta Einsteina jest nieprawdopodobny. Natomiast zauważyłem w swoim życiu, że jeżeli ktoś zmieni swoje myślenie, to wcale nie jest powiedziane, że rozwiąże problem, bo to nie chodzi, że wystarczy zmienić myślenie. Nie! Trzeba zmienić myślenie na właściwe, a nie na byle jakie, bo jeżeli ktoś miał przez cały czas byle jak myślał i zmienił to następne byle jakie myślenie, to tak naprawdę nic nie zmienił. I dlatego, kochani, życzę wam, abyście teraz pomyśleli po raz kolejny, czy zrozumieliście ten filmik.